Jeszcze taki mały prezencik dla Jeffa Skinnera z Carolina Hurricanes proponuję. Ostatnio gościliśmy w naszym podcaście Łukasza Burzyńskiego z naszej redakcji NHL.pl i dość obszernie omówiliśmy sobie dywizję Metropolitan, gdzie właśnie no, zdążyliśmy też skreślić Carolina Hurricanes, ogłosić, że ich już nic nie czeka ciekawego w tym sezonie. Rozważaliśmy różne warianty przebudowy klubu i tak dalej. No i właśnie jedną z postaci, które mocno krytykowaliśmy, był Jeff Skinner. Tymczasem okazuje się, że grudzień to jest prawdopodobnie najlepszy miesiąc w jego karierze w ogóle w NHL. Zdobył już 9 goli w tym miesiącu, a przecież jeszcze grudzień nam się nie skończył. A w tych 9 golach zawarte były aż 2 hat-triki z Anaheim Ducks i z Philadelphia Flyers. Nie wiem, czy to jest chwilowy zryw, czy zwiastun powrotu do wysokiej formy Skinnera, ale na pewno bardzo fajnie, że chłopak przebudził się i wraca do świata żywy, bo źle się patrzyło na niego, takiego snującego się po lodzie, oddającego mało strzałów, będącego totalnie niewidocznym. Ja zawsze go kojarzyłem właśnie z takim dynamicznym skrzydłowym, który wrzuca dużo krążków na bramkę, jest taki sprytny, zwinny. No i takiego Skinnera właśnie ostatnio oglądamy. Fajna sprawa. Tak, tak. Fajny chłopak. W ogóle taki osobiście oglądałem te jego wywiady, takie jakieś wstawki z nim. Jeszcze pamiętam go oczywiście z rookie sezon, gdy no był najlepszym. Był fenomenem. Najlepszym, tak, absolutnie takim troszkę z kapelusza też człowiekiem. Dostał się na mecz gwiazd wtedy jako rookie. Wyglądał jak dzieciak wśród mężczyzn. Dalej troszkę tak wygląda. Hokejowy Justin Bieber wtedy mu tak mówili. I wszyscy A to się wtedy śmiali już była troszkę. Moda na Biebera? Chyba jeszcze nie. Pewnie, A, tak? Pewnie, że no, była. Proszę. Tak, Jeff Skinner. I ja też się cieszę, że on gdzieś tam się pojawił w końcu nam na radarze. Myślę, że najbardziej się cieszą Huragany, które mają, no popatrz, no tak, no troszkę żeście ich tam, pamiętam, troszkę im daliście do wiwatu. Ja próbowałem trochę bronić Karoliny. Mają pewne podstawy, bo jest i Jeff Skinner, jak się postara, jak ma dobry czas, jest Justin Falk. Wiemy, że nie ma, no są oczywiste dziury, tak, w składzie, w kadrze, ale są też pewne pozytywy, na których będzie można tam zbudować drużynę. Nie jest tak, że zgliszcza i przebudowujemy się przez 5 lat. Myślę, że można coś zrobić w przeciągu jednego, dwóch sezonów, żeby tam była fajna paczka na ósemkę. 5-letnie przebudowy to tylko w Toronto. No, nie mów hop, bo zaraz 5-letnia przebudowa zamieni się w idziemy po Puchar Stanleya ze Stevenem Stamkosem w składzie. No chyba, że tak, chyba, że tak. Już niektórzy tam mają taką ochotę, ale to nie będzie dzisiaj naszym tematem. Znowu odwlekamy ten temat, nie będziemy o nim mówić. Będziemy jeszcze damy coś. Ja chciałem dać nagrodę za pierwszy trade w sezonie. Tak, czekaliśmy na to długo. Myśleliśmy może, że coś wcześniej się stanie, bo no wiesz, zazwyczaj... taka malutka wymiana. Bramkarz Kevin Poulin przeszedł. No właśnie, skąd dokąd? Już w tej chwili nawet nie pamiętam. W każdym razie to chłopak, który już... New York Islanders? Tak? Nie, już chyba to nie te czasy. Że... To już nie te czasy. No, jego mało oglądaliśmy. No, mogę w ogóle nie przypominać o tej wymianie, bo tak naprawdę... To... Pierwsza prawdziwa wymiana, tak chciałem powiedzieć, no, tak. Oczywiście. Teraz się zgadza. Człowiek za człowieka, czyli taka tradycyjna hokejowa, żadnych tam... A nie, przepraszam, był oczywiście... Pittsburgh Penguins pożarli część wynagrodzenia Roba Scuderiego, który powędrował do Chicago w zamian za Trevora Daly'ego. Trochę nas to zaskoczyło, bo chwilę wcześniej Pingwiny zwolniły trenera. Wiemy, że Mike'a Johnstona zastąpił Mike Sullivan. No i zaraz dali Sullivanowi nowego obrońcę, nowego szybkiego obrońcę, takiego gościa, który potrafi się z tym krążkiem poruszać. No tak. Czego o Robie Scuderim no już nie można było no, powiedzieć. Nigdy nie było można powiedzieć, a zwłaszcza w nigdy takim wieku, jak jest dzisiaj. Natomiast dwaj różni zawodnicy i Scuderi też miał tutaj swoje zalety. Był bardziej takim stay at home, czyli czyścicielem pod własną bramką. Potrafił też... siłą zagrać. Trevor Daly czasami wymięka w takich sytuacjach i można go ograć, jeżeli ktoś większy na jego pojedzie. Może, no i też nie czuje się najlepiej w tej własnej strefie, popełnia błędy. W Dallas Stars pozbyli się go właśnie z uwagi na to, że ten krążek potrafił mu jakoś gdzieś tam odskoczyć, albo potrafił nie zauważyć, że on jedzie w odwrotnym kierunku niż on.
że to Dallas to był bardzo wartościowy obrońca, był istotnym elementem układanki w Teksasie przez wiele lat. No w Chicago zupełnie się nie odnalazł, ale to przypomnijmy, był element wymiany za Patricka Sharpa z tegorocznego off-season, czyli Daly za długo nie zabawił w Chicago. No, wydaje mi się, że to taka jest ciekawa wymiana dla obu stron, bo Penguins potrzebowali kogoś, kto troszeczkę rozrusza ich grę w ofensywie, a Daly pośrednio wyprowadzając krążek z własnej bramki na pewno w tym pomoże. A Blackhawks dostali coś w zamian, a przede wszystkim zaoszczędzili troszeczkę pieniędzy, a wiemy, że to w dzisiejszej NHL jest równie ważne jak otrzymanie dobrego gracza w wymianie. A może czasami nawet ważniejsza jest właśnie finansowa przestrzeń. Bo Pingwiny tam pożarły, tak jak mówiłem, 1/3 wynagrodzenia wzięły na siebie. No i mają takiego obrońcę, który może ruszać krążek. Wiemy, że znowu tam jakąś kontuzję ma Chris Letang, więc te opcje u nich naprawdę robiły się nieciekawe do tego, kto może przeprowadzać, jechać gdzieś tam dalej z tym krążkiem. No tak, żeby... naprawdę, obrona Penguins już była ogryziona do samej kości. Tutaj w ostatnich tygodniach wiemy, że bardzo dziwne manewry wykonywały. Tak, tak. Jeszcze Mike Johnston i teraz Mike Sullivan, no David Warsowski pozyskany już w trakcie off-season z Boston Bruins bodajże, był członkiem tego pierwszego unitu, pierwszej zmiany na power play, pokazuje, że naprawdę Penguins, jeżeli chodzi o defensywę, to znajdowali się w opłakanej sytuacji, o czym zresztą mówił generalny menedżer Jim Rutherford. Część winy za słabą postawę drużyny on musi wziąć na siebie, właśnie w związku z tym, że nie potrafił wcześniej sprowadzić obrońcy. Teraz tak, tak. Powiedzmy do top 4 tego Daly'ego, zobaczymy, co tutaj z tego będzie. No na razie, jak widzimy, jak wszyscy wiemy, w Pittsburghu no nie jest kolorowo. No niby Daly strzelił bramkę już, ale wyniki Mike'a Sullivana jako nowego trenera, to ty nic tylko sobie strzelić w łeb. Przysłowiowo oczywiście, do niczego nie namawiam. Ani nic takiego bym nie chciał, żeby się zdarzyło, ale kurczę, jak obejmujesz zespół, liczysz na ten efekt tej miotły, nowy że miot. Hej, jestem ja, nowy szef, pokażcie mi się z dobrej strony. No, nie pokazali mu się. Jakoś nie zrobił chyba wrażenia Mike Sullivan. A tak jeszcze tak wetnę małą szpilkę, że on cały czas był tam jakąś opcją. Już po zwolnieniu Dana Balsmy był jakąś opcją Mike Sullivan i wymieniało się go w gronie kandydatów, ale zawsze był tą gorszą opcją i jest takim naprawdę jakimś zastępcą teraz. No. Strażakiem, tak. Tak nie może się też czuć w pełni wyróżniony, że prowadzi klub, bo trochę to w przypadku wszystko jest dla niego i może też to czuje sam. Nie wiem. Mam nadzieję, że troszkę się pozbierają Pittsburgh Penguins. Sezon byłby ciekawszy, jakby oni się włączyli do tej walki bardziej o czołowe lokaty. Tak, bardziej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że 4 przegrane mecze przez Sullivana z Pittsburgh Penguins to jest tylko o jeden mecz przegrany mniej niż przez cały dotychczasowy sezon w AHL, kiedy prowadził afiliację Penguins, a tam właśnie odniósł tylko 5 porażek z 27 albo 28 spotkaniach, przepraszam. Także dość szybko wyrobił sobie tę normę w NHL. Tak, tak. No, wrzucili go do takiej drużyny, gdzie jeszcze kontuzja ma Marc-Andre Fleury, a teraz Sidney Crosby jeden mecz opuści, nie ma Letanga, tak naprawdę. No na pożarcie rzucą. Nie jest dobrze tam, tak. Jeszcze jakiś prezencik chyba rozdamy. No, jeszcze zdążymy. Ja mam coś, rózgę jeszcze coś jedną za nadrzu. A to przywal. No chciałem przywalić wspomnianych przez ciebie na samym początku Montreal Canadiens, czyli no jeszcze liderów dywizji Atlantic, ale już nie liderów konferencji wschodniej i w New York Rangers. Już nie liderów Metropolitan i też bez widoków na powrót, na szczyt, a raczej Rangers muszą oglądać się za siebie w tej chwili. No i tak naprawdę zarówno Canadiens, jak i Rangers to są najsłabsze grudniowe drużyny w całej NHL. Tak, podniecaliśmy się wszyscy tym, jak to Montreal Canadiens rozpoczęli sezon, bo wiemy, że działy się tam świetne rzeczy. Wszystko spadało, tam... nawet nie przeszkodziła kontuzja. Była jedna kontuzja Price'a, dokładnie. A nie przeszkodziła nawet przecież. Nic się nie stało. Mike Condon i przecież no, jak gdyby nigdy nic bronił. I było dobrze?
było dobrze, dopóki Price też złapał drugą kontuzję i już sobie tak pomyśleli, raz nam poszło. Dobrze? No właśnie, ale wypadł jeszcze przy okazji przecież Brendan Gallagher. No, no właśnie, już się zrobiło tak, tak gorzej troszkę. Totalny kryzys w tej chwili. Ostatnie 10 spotkań to są tylko dwa zwycięstwa. Tak. Przyczyniają się do tego też ci liderzy, którzy są, bo przecież automatycznie, gdy wypada ci jeden ważny zawodnik, to duży ciężar spada na pozostałych. Tutaj PK Subban nie może być zadowolony z tego, co gra absolutnie. Max Pacioretty też nie może być zadowolony, bo tych krążków za mało przecież pada do bramki przeciwników. No i ten system gry też nie jest najlepszy. Trener ponosi pewną odpowiedzialność. Zawsze trenera usprawiedliwiamy. Trochę usprawiedliwiają go te kontuzje. No tak, ale, no, ale nie aż tak. To jest za stromy spad. Nie rolą trenera powinno być znalezienie jakiegoś nowego systemu, planu B. No właśnie, tak. Awaryjnego wyjścia. No, właśnie od tego powinien być trener, żeby patrzeć te dziury. No nie udaje się to w tej chwili. Ale cóż, no, chyba trzeba było się tego spodziewać, że Canadiens w końcu przestaną tak szalenie punktować się. Tak to miało miejsce dotychczas. Zwłaszcza nagrywają teraz Price'a. Nagrywają teraz materiał też ten kilkuodcinkowy przygotowujący do Winter Classic. Może ich trochę te kamery rozpraszają, może za dużo wywiadów. Wiemy, że PK Subban się tam czuje jak ryba w wodzie. No tak, Subban to jest celebryta. Mógłby pomyśleć o zdobyciu jakiegoś gola w tym sezonie. Drugiego chociażby. No właśnie. Bo od Norris Trophy to daleko. Daleko, no, mimo że... Chyba uciekł. Tak, grał w drużynie, która dawała mu podstawy do tego, żeby się włączyć do tej walki, ale nie był wymieniany w tym gronie. Nie przypominam sobie, może gdzieś tam na początku. Inna sprawa, że taki temat zastępczy włączono w Montrealu, że a może by tak tam się zainteresować tym Stamkosem? Może by on nam pomógł nawet na te 2 miesiące, na playoffy? Tak, może by to również, coś dało? Ale to ja to odebrałem od razu jako taką plotkę, żeby coś przykryć. Tak to odebrałem. No, raczej tak, no nie biorę pod uwagę scenariusza, w którym Steve Yzerman oddaje Stamkosa do potencjalnego rywala Tampa Bay rywalizacji w playoff. Podejrzewam, że mając taką alternatywę, to zatrzymałby po prostu Stamkosa do końca sezonu i pozwolił mu odejść za darmo latem. No, oddawanie go do dywizyjnego rywala to byłoby niedobre. Nie, chyba że jakieś cuda by z drugiej strony się pojawiły, które by się nie pojawiły, bo wiemy, że menadżerowie to twardzi gracze. Dobra, no, chcieliśmy jeszcze chyba powiedzieć o czymś, o zawodach innych niż NHL, ale również hokejowych, o zawodach, które będziecie mogli śledzić już niedługo. Za 5 dni startują Mistrzostwa Świata Juniorów w hokeju na lodzie, które tym razem odbywają się w Helsinkach, w Finlandii. To jest, muszę przyznać, impreza tak naprawdę dość świeża w tym kontekście, że dopiero od paru lat nakręcono taką modę, taki boom na te zawody. Tu główna rola przypadła kanadyjskiej telewizji TSN, która naprawdę świetnie opakowała ten produkt. Świetnie potrafiła go zareklamować. No i trzeba powiedzieć, że w Kanadzie to jest naprawdę big deal w tym momencie. I słusznie. Nie, no jasne, to jest naprawdę fajna impreza. Fajne takie preludium do tego, co czeka nas za parę lat. Na tym turnieju występują no w zasadzie wszyscy najlepsi juniorzy. Pojawiają się ci, którzy już zdążyli zadebiutować w NHL. Pojawiają się ci, którzy już zostali wybrani, a do NHL przebiją się dopiero w przyszłym roku, czy za 2 lata, ale jest też miks nazwisk, które dopiero będą w drafcie w czerwcu. Czyli naprawdę jest się czemu przyglądać. Jest super skład. Jeżeli chcecie się wiedzieć, co będzie piszczeć w trawie NHL-owej za 2, 3, 4 sezony, to warto przyjrzeć się tym rozgrywkom. Tym bardziej, że to jest taki radosny, bardzo entuzjastyczny hokej na zawsze na tych mistrzostwach świata juniorów. Tak, grają młodzi ludzie, pełno no, emocji na lodzie. Troszeczkę zapominają o taktyce, zapominają o defensywie. I tak to się kojarzy troszeczkę ze sportem kobiecym. Gdzie tam wydaje się czasami, że wszystko już jest wiadomo. Jedna prowadzi wysoko z drugą, na przykład w meczu tenisowym, a tu nagle przychodzi jakiś totalny kryzys, totalna załamka. Troszeczkę jest tak samo właśnie z juniorskim hokejem. No dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy przykład, idealnie pokazujący to, o czym mówię, bo trwają takie spotkania
przedturniejowe, takie sparingi. Dzisiaj Szwedzi grali ze Słowacją, prowadzili bardzo wysoko, 5 do 0, nagle 45 sekund i 3 gole Słowaków. Zrobiło nam się 5 do 3. Ostatecznie Szwedzi wygrali to spotkanie, ale no, widzimy, o co chodzi. Dzieją się tak, naprawdę różne. Mogą być szalone mecze. Już od drugiego dnia świąt, 26 się wszystko tak zaczyna. Więc świąt, fajny też okres, niektórzy mają urlopy. No jest europejska strefa czasowa, korzystna do oglądania. Będzie co oglądać. Turniej potrwa do 6 stycznia, także zapraszamy. Tym bardziej, że szykuje się w tym roku wyjątkowo wyrównany turniej. To nie jest tak, jak było w ostatnich no, 5 latach, powiedzmy, to zawsze ci Kanadyjczycy młodzi byli murowanym faworytem. Nie zawsze to się dla nich dobrze kończyło, w zasadzie bardzo rzadko to się dla nich dobrze kończyło, bo jeżeli pamięć mnie nie myli, to z ostatnich 5 turniejów wygrali tylko 2 razy, czyli wcale nie jest tak kolorowo. Tak, nie można powiedzieć, że dominują. Zwłaszcza jeżeli chodzi o turnieje, które odbywają się w Europie, to w ogóle Kanadyjczykom nie idzie. Ostatni sukces to był 2008 rok, jeżeli dobrze pamiętam, czyli już troszeczkę czasu minęło od tego momentu i oni wcale nie są chyba największym faworytem, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście na papierze wciąż wyglądają bardzo dobrze, na pewno większość z Was pamięta wybranych w trakcie tegorocznym, w 2015. Dylan Strome, Mitch Marner, to były bardzo wysokie piki, tych chłopaków z pewnością kojarzycie. No jest cała masa tych utalentowanych napastników. Matthew Barzal, Anthony Beauvillier, Travis Konieczny, Brandon Perlini, Bryden Point, czyli jeden z najlepszych obecnie punktujących w WHL, w zachodniej lidze juniorskiej w Kanadzie. Jake Virtanen, to taki rodzynek z NHL, który został zwolniony przez Vancouver Canucks na ten turniej. Także... Ale można powiedzieć, że rywale też mają swoich liderów, właśnie, przecież mówię, że Kanada Austin nie jest, Matthews. Kanada nie jest faworytem, bo właśnie mówi się o reprezentacji Stanów Zjednoczonych jako takim zespole, który dysponuje być może największym potencjałem w tym roku. Jest Auston Matthews, jest Matthew Tkachuk, doskonale znane nazwisko NHL, bo to syn Heatha Tkachuka. To jest też chłopak o dużym potencjale, który będzie właśnie z Austonem Matthewsem grać w jednej formacji. Jest jeszcze młody Christian Dvorak, Alex DeBrincat, to jest takie głośne nazwisko z tego sezonu w OHL. To jest niewielki napastnik, taki filigranowy chłopaczek, ale popisy strzeleckie, jakie on uskutecznia w tym roku, to jest naprawdę niewiarygodna rzecz, żeby uświadomić Wam to co wyprawia w tym sezonie DeBrincat. To jest chłopak rocznik 9-7, czyli 18 lat, tak? 1,71 m wzrostu, a w lidze OHL w barwach Erie Otters w 30 spotkaniach zdobył już 33 gole i 23 punkty, czyli widać, że to jest wyborny snajper. Niesamowita łatwość w zdobywaniu goli, a to wcale nie są takie łatwe rzeczy w OHL, naprawdę. Ciężko jest strzelać bramki. A jemu nie jest ciężko. No właśnie, jemu nie jest ciężko, mimo niewielkiego wzrostu, mimo niskiej wagi, to naprawdę chłopaczek jest fenomenem. Zobaczymy, jak on tu się odnajdzie na takim dużym turnieju. No i tak, co ciekawe, zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone są w jednej grupie, w grupie A. No i w tej grupie są jeszcze Szwedzi, którzy również są uznawani za faworyta tych rozgrywek. Wydaje się, że jeżeli ja miałbym szeregować zespoły, które mogą wygrać ten turniej, to postawiłbym Szwedów chyba nawet na pierwszym miejscu, Amerykanie na drugim, na trzecim Finowie. Gospodarze, którzy też dysponują bardzo mocnym składem, a Szwedzi, tak pokrótce, to chyba wszyscy skupią się na braciach Nylander. William Nylander, czyli ten najciekawszy prospekt Toronto Maple Leafs, który rozdaje w tej chwili karty w AHL, przepraszam, w barwach Toronto Marlies, został zwolniony przez klub na ten turniej, na fińskie mistrzostwa. No i on będzie niewątpliwie liderem, prawdopodobnie najpoważniejszym kandydatem do tytułu MVP turnieju. No i jego brat, Alexander Nylander, on już w tych spotkaniach teraz sparingowych pokazali, że to rozumieją się niczym bracia Sedin na lodzie. Wow, daleko powiedziane. No, daleko, ale
Ale też Ale ponad tak, ale fantazja braterskie porozumienie. Przy tych młodych tutaj chłopakach, bo to jest ta fantazja, to jest to zgranie, naprawdę przyjemne. Ja zauważyłem, że na polskim Twitterze, tutaj wśród fanów, takich zawziętych fanów NHL, którzy obserwują też te rozgrywki juniorskie, mało się pisze o rosyjskiej ekipie. Mało się pisze, ale... Popatrzyłem w skład i widzę od razu znanych bramkarzy, Ilya Samsonow na przykład, wybrany w drafcie ostatnio, tak jest, wysoko. I widzę też drugie nazwisko, Maksim Tretiak. To jest wnuczek legendarnego Władysława Tretiaka. Fajnie tak, widzieć takie tak, rzeczy. To jest jego wnuczek. Bramka jak zwykle będzie pewnie mocnym punktem. Ale wiesz co, nie, ja tutaj przeglądając różne strony, przeglądając różne fora związane z hokejem, przeczytałem kilka opinii kibiców z Rosji, że jeżeli trener rosyjski nie postawi na Ilię Samsonowa, a właśnie na Tretiaka, no to bramka będzie najsłabszym elementem rosyjskiej drużyny. Czyli chyba Tretiak nie za bardzo wdał się w dziadkę. Być może jest jeszcze za wcześnie, bo to jest chyba młodszy chłopak, a nie gra też w takiej lidze, bo Samsonow KHL, a Tretiak dopiero w tej niższej, wyższej hokej lidze. Czyli jest pewna różnica poziomów pewnie. Niech się uczy być może od Samsonowa, który już pewnie jest na radarze tutaj NHL i taki dobry turniej też może być czynnikiem do tego, że on się szybciej pojawi. Tak, ale szczerze mówiąc, w przypadku Rosjan wydaje mi się czwarte, piąte miejsce to jest maksimum, na jakie oni mogą liczyć tym razem. Słowacja, Czechy również nie powinny liczyć się w medalowych walkach. No tak naprawdę jedyne jakieś super ciekawe nazwisko zarówno po stronie słowackiej i czeskiej to jest Paweł Zacha, czyli szóstka tegorocznego draftu, który przyjedzie na mistrzostwa jako kapitan reprezentacji Czech. I to jest na pewno takie najciekawsze nazwisko, ale on tutaj w pojedynkę raczej nie będzie w stanie za dużo zdziałać. No, dla mnie jeszcze najciekawsza w drugiej grupie jest właśnie kadra gospodarzy. Finałowie dysponują bardzo mocnym zespołem, takim potencjałem gniazdorskim, można powiedzieć. Mamy tutaj dwóch chłopaków w ataku, którzy są typowani do bardzo wysokich miejsc w drafcie 2016. Patrick Lane i Jesse Puljujärvi. To są chłopcy, którzy robią co chcą w fińskiej lidze w tym sezonie. Naprawdę świetnie się spisują. To są bardzo błyskotliwi zawodnicy z świetnym strzałem, z kiwką, no naprawdę pełen pakiet. I oni będą wspólnie, a może nawet nie wspólnie właśnie, oni prawdopodobnie będą rozdzieleni, nie będą występować w jednej formacji, ale będą stanowić o sile fińskiej kadry, która naprawdę ma poważne medalowe aspiracje. A kto ma szansę być jakąś niespodzianką? W tamtym roku chyba Słowacja sprawiała takie z braku takie problemy. Powiedzieć, że to Słowacy byli taką niespodzianką. Jak dobrze pamiętam, Duńczycy zrobili fajne wrażenie w ubiegłym sezonie. Oni ze spokojem się utrzymali, a też pokazali w kilku spotkaniach parę fajnych akcji i sprawiali problemy faworytom. Mam wrażenie, że to oni zostawili po sobie taki fajny ślad na tym turnieju. No w tym roku będzie im bardzo trudno, bo właśnie są w grupie A z Kanadą, Szwecją i Stanami. No tak. I tam będzie bardzo ciężko. No, już nie mówię o zwycięstwo, ale nawet o zdobywanie goli. O to już będzie bardzo, bardzo trudno. Także ja tutaj nie wskażę czarnego konia, ale mogę wskazać mój finałowy typ. W finale spotkają się Szwedzi i Amerykanie. Czyli znowu nie pójdzie Kanadyjczykom na europejskich taflach. Ciekawe, ciekawe. Rozliczymy cię z tego oczywiście, dobrze, co mówisz. Proszę bardzo. Zobaczymy. Tak, także zapisujemy, wszystko mamy nagrane też, więc nie wymigasz się. Jeżeli Szwedzi w ogóle nie będą w strefie medalowej, to powiemy, że dupa, nie ekspert. Okej, okay, umowa stoi. Nie, oczywiście żartuję. Nie wiemy, co się wydarzy, bo ten hokej jest... Tak jak mówiłeś, to jest taki fajny okres świąteczno-noworoczny, kiedy większość z nas chyba ma troszeczkę więcej czasu na różne przyjemności, a to jest bardzo przyjemny hokej do oglądania. No tak, gdy jeszcze te turnieje za Ameryką, za Wielką Wodą się odbywały, to troszkę trudniej nawet w tym wolnym czasie, a tutaj... Tu będzie bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo korzystna strefa czasowa, jak mówiłeś. Będzie co oglądać. Wiemy, że
internetowe źródła są niezmierzone, będzie można to ze spokojem sobie odnaleźć i obejrzeć w fajnej jakości. No bo niestety nie liczmy, że jakakolwiek telewizja okoliczna pokaże. Wiemy, że jest duży problem nawet z pokazywaniem polskiej reprezentacji hokejowej, więc co dopiero z mistrzostwami świata juniorów. Niestety. A nasi hokeiści też, tak kończąc ten wątek, ostatnio rozgrywali też swój turniej mistrzostw świata do lat 20. Tam to się bardzo źle skończyło, jeżeli dobrze. No źle się skończyło, chociaż powiem ci, że odczucia większości są i tak bardzo pozytywne. Oczywiście możemy mówić, że była wielka szansa i tak dalej, ale naprawdę na te możliwości, na to, co oni mają tak naprawdę z tego wszystkiego. Nic nie mają tutaj. Tak, nic nie mają nic. O ile tu mówimy o ludziach, którzy też walczą, niby to są rozgrywki międzynarodowe, ale wiemy, że ci Kanadyjczycy, ci Szwedzi, Duńczycy, oni walczą o kontrakt przyszły. Przecież tam wszyscy skauci będą patrzeć na ten turniej i zaraz będą roszady w tych czołowych rankingach. Kto się dobrze pokazał, kto źle, ktoś może nagle tutaj jednym tak naprawdę dobrym turniejem może sobie wywalczyć pierwszą, drugą rundę draftu. Jeżeli to podeprzesz jeszcze jakimiś ligowymi, fajnymi wynikami, to już jesteś w NHL, już witasz się z gąską. A nasi na tym poziomie rozgrywek, wiadomo, że walczyli, chcieli wygrać i brakowało tak naprawdę, nie trzeba było przegrać po prostu ostatniego meczu różnicą taką, jak się to stało. No. Nie wyszło i tyle. Ja wierzę w to, że to jest dobry prognostyk, tak czy siak, dla polskiego hokeja, później seniorskiego, że oni tak i tak w miarę nieźle się zaprezentowali. No jasne. Ja nie miałem oczekiwań żadnych, że nie wiem, nasi awansują gdziekolwiek. A tylko z kronikarskiego obowiązku możemy dodać, że do tej elity juniorskiej na przyszły rok awansowali Łotysze. Czyli też tam coś fajnego się dzieje w tym hokeju łotewskim, bo pamiętamy ich na igrzyskach i na mistrzostwach świata. Gdzieś powoli się hokej łotewski przebija, prawda? Mhm, tak. Fajny, wzrastający trend. Niedaleko nasz sąsiad też. No mocno jest tutaj u nas w Europie Środkowej. Wszyscy mają dobre reprezentacje, starają się. Oby i nas to kiedyś spotkało. Dobra, na dzisiaj tyle. To był nasz świąteczny odcinek. Już się nie usłyszymy chyba przed Wigilią. Więc też życzymy wam wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za te wszystkie odsłuchy, za wszystkie opinie. Dobre, niedobre. Jeżeli ktoś słuchał raz, dwa, trzy razy, czy słucha za każdym razem, no to wielkie dzięki, że wam się chce i że jesteście z nami. Usłyszymy się jeszcze przed nowym rokiem. Spróbujemy zrobić dla was ten odcinek z gościem. Nadal będę utrzymywał tajemnicę, kim będzie ten gość. Nie będzie to Ryszard Petru. Nie będzie. Ciebie żegnam. Chyba, że to on zrobi nam niespodziankę. Nie, chyba, nie. Że zrobimy audycję z Jeffem Petru z Montreal Canadiens. Nie. Na koniec, sorry. Nie, to było słabe. Trzymaj się i tobie też, wesołych świąt. Dzięki, wzajemnie. Cześć.